Cześć, dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. W kolejnym odcinku zagrajmy w Turok. I zła informacja jest taka, że już kompletnie nie pamiętam, co ja tutaj robiłem. Zatem coś chciałem zobaczyć. Tak, chciałem zobaczyć, żeby mi się nie przestawił nigdzie dźwięk. Po pierwsze, wszystko jest na swoim miejscu. Tak jest. Już powiem wam, że nawet średnio pamiętam, jak się obsługiwał niektóre z tych broni. Wow! No właśnie, o tym mówiłem. Ktoś mnie zaprasza do listy znajomych. Dziękuję bardzo. Eight lives remaining. Nie. Nie chcę eight lives remaining. Chciałbym zobaczyć właśnie... Co? Tym klawiszami, nie tymi? ZX... dobra. Już wiemy. Przynajmniej klawisze logiki musiałem wiecie... przypomnieć. I jesteśmy w tym miejscu, w którym bardzo często w ostatnim czasie ginęliśmy. To jest pytanie, czy ja mogę to coś tutaj rozwalić? Bo zaraz się pojawiają te cholerne działka, które starają się zrobić straszny zamęt w naszym życiu. Zobaczmy. Może... W jaki sposób się to da ukrócić? Czy niestety nie? Pewnie nie. Pewnie jak tutaj zaskoczymy, to dopiero wtedy będziemy, wiecie, mieli możliwość zrobienia czegokolwiek. I teraz sobie zapiszemy w takim razie. Już tutaj kilkanaście razy zginęliśmy co najmniej. Tak. Ale strzelec się nie odzywa, ale koncentruje się aktualnie. Wcale nie jest takie proste. Dobra, wszyscy zginęli. Świetnie, teraz możemy zrobić dopiero save'a kolejnego. Nice. Czemu nie mogę się trafić tam. Czy co w ogóle? Powiem wam, że oni są strasznie wytrzymali na różnego rodzaju ataki. To trzeba przyznać. Okej, przy okazji zmienimy sobie na Magnum. Tak, Magnum jest bardzo skuteczny przeciwko tym tego rodzaju wrogom, a tam już widzę chyba ich jeszcze większą ilość. Prawda? Plasma rifle. Sniper capability enabled. Nie, serio, oni mają jakieś porąbane pancerze. Bierzemy Sniper Rifle Enable. Zrobiliśmy amunicję do plazmy. Pięknie. Okej. Okay. Choć powiem wam, że naprawdę ten remake jest ładnie zrobiony. Podnieśli rozdzielczości. Oczywiście obecne w grze, ale w sumie to przekłada się całkiem sensownie na wygląd całej tej produkcji. Spróbujmy najpierw tą odnogę tutaj. No, do widzenia. Jeszcze sobie w takim razie teraz pójdziemy. Chyba to jest... Piękne. Zdjęliśmy jakieś pole ochronne. Cudownie tylko. Do czego to służyło, to ja już nie pamiętam. Witamy w tym pomieszczeniu. Słuchajcie, to jest chyba coś, co ja miałem tutaj zniszczyć. Zobaczmy wytyczne. Mission status. Queen Embryos. Computer Modul. Czy to nie jest przypadkiem właśnie miejsce, do którego powinniśmy się udać? Zobaczmy. Dobra. Chyba nie powinienem tego robić. Tutaj też nic nie ma, zobaczmy. Nie. Dobre pytanie w takim razie, co ja powinienem zrobić? Idziemy sobie tutaj na górę, bierzemy amunicję do plazmy. Tego nie możemy używać, ale tego sobie poużywam chętnie. I na górę. Powiem wam, że ten poziom jest dopiero miejscem, w którym naprawdę można pogłupieć. Z lekka. Bo nie do końca po prostu wiadomo, co należałoby nam zrobić. Chciałem. Czekajcie. A właśnie. Strasznie mocne są te działka. Czy byście widzieli, ile to mi zeżarło w ogóle zdrowia na samym wstępie?
Plasma rifle. Sniper capability enabled. Tam coś dużego. Dziękuję. Kolejna ptaczka. Absolutne zniszczenie, jeżeli idzie o te działka. Są śmiertelnie wręcz niebezpieczne. A najgorsze jest to, że gra właśnie cofa nas na sam początek. No Boże, tutaj mi dopiero... No widzimy, wiecie co, wykonywać tutaj dość częste save'y generalnie. To jest pierwszy poziom, z którym naprawdę mamy problemy. Przepraszam go. Plasma rifle. Amunicja do plazmy. Czy to była amunicja? Tak, zbierzemy amunicję w takim razie. Jeszcze po drugiej stronie sobie zerkniemy. Nie ma. I zapiszemy przed tym pomieszczeniem, w którym było tak dużo przeciwników. I tych działek. Force field down. Brawo. To pomieszczenie w zasadzie chyba nie oznacza nic ciekawego do bycia. Dobra. Ten robaczek świętojański został zabity. No i drugie podejście, moi drodzy. Myślę, że użyjemy sobie jednak broni plazmowej. No i tutaj zrobimy save'a. Jeśli będą duże obszary, to muszę po prostu bardzo ostrożnie się do nich zbliżać. Pięknie. Proszę. Jezu, ja się ledwo wychylam i to już mnie zabija. Plasma rifle. Sniper capability enabled. Jest kolejne. Świetnie, zdjęte. Teraz trafiłem od razu w czapę. Doskonale. Czy to nie... To się przypadkiem nie rozpadnie. Zobacz, jaki ten był w ogóle wielki drop. Grając w tą produkcję, powiem, trochę mi się przypomina też inna gra z gatunku FPS. Chodzi mi mianowicie o Unreala. To pierwszego. Dobra, to jest zdecydowanie najtrudniejszy poziom do tej pory, jaki mieliśmy fizyczność. Strasznie upierdliwe. Trudno po prostu jest walczyć z tymi przeciwnikami. I przypomina mi się Unreal. Właśnie, może kiedyś sobie nagramy. W ogóle pierwszego Unreala też by był całkiem, wiecie, sympatyczną produkcją. Do odświeżenia takiego, powiedzmy. Prawda? Bo to... Inaczej tego raczej nazwać nie możemy, tylko po prostu zdecydowanie odświeżaniem po prostu już gier, które dawno zostały pozapominane. Wow, hello! Pięknie. Prawie całą amunicję wystrzeliłem do broni plazmowej, do tej poczwary. Okej, okay. Amunicja fantastycznie. No i teraz... Wiecie co? Może spróbujemy... go ściągnąć snajperką. Pięknie. Wtedy wiecie, może być znacznie to prostsze. Okej, okay. Zgarniamy sobie wszystkie fanty, które tutaj są. Tu nie ma nic i sobie zapiszemy przy tym korytarzu. Game save. Pięknie. I tam widzę wreszcie jakiś znak zapytania. Coś, co będziemy mogli chyba... Oh, hello. Dobra, dostał pysk. Flamethrower, świetnie. Flamethrower. Dobra. O, oh, hello. Okay, jeszcze tam jeden biega. Skarabeuszki. Dobra, te są rozwalone, czyli na górę teraz. 18 już tylko punktów do miotacza. Mało. I przy okazji jest jakiś kolejny przełącznik, który powinien odblokować nam... Pięknie... Szlak. Nie zdążyłem skoczyć. Bardzo dawno nie nagrywałem, powiem wam, że ze 3 tygodnie. Więc naprawdę mogą być to fragmenty takie, które... Oh shit!
to pięknie teraz ustawił sobie. Wcale nie jest tak łatwo wdrożyć się teraz znowu w nagrywanie, wiecie? Znaczy ja to już niszczyłem. Tak, chyba jesteśmy na górze tego pomieszczenia, ale znowu zrobię save'a. To zupełnie was też zainteresuje, to fakt, że... Shredder. Wiecie co? Może sobie z tym trochę połazimy faktycznie. To może was zainteresować fakt, że generalnie na końcu tego poziomu, jak i... jednego z ostatnich... jak i jeden z ostatnich są już bossowie. Nie ma takich klasycznych znajdziek, jak było na trzech pierwszych poziomach. Więcej zdrowia, że na tym poziomie zdrowie mega się liczy. I znajdujemy, moi drodzy... O, o, o! Pięknie. Weszliśmy do miejsca, w którym wreszcie mamy fajną broń. Oh yeah! Ładnie to działa, naprawdę. Przy okazji zdobywamy też amunicję do broni plazmowej. Tylko tak, mam w dół, w górę. Ja tu chyba byłem. Prawda, gra? Tak, zdecydowanie tu byliśmy. No, tędy schodziliśmy, więc... Zrobiliśmy kółko, moi drodzy. Wyłączyłem jakiś generator pola. To mi jedynie dużo dało, więc sprawdźmy jeszcze górę. To miejsce, z którego ja się... Znaczy tutaj się pojawiliśmy. Spróbujmy tędy teraz. Ultra Hell. No, wreszcie jakaś skuteczna broń przeciwko nim. Zabierzam amunicję. Ale to chyba nadal ma pole siłowe na sobie, więc tak łatwo się chyba tego nie pozbędziemy. Jeszcze pójdziemy tędy, bo tutaj nie szliśmy przynajmniej. Nie bardzo mi się podoba nowa, nowa spróba. Spróba naprawdę. Zajebista. Ła! Skąd się wziąłeś? To na pewno nie jest miejsce. Zobaczmy tylko... Jakby to dziadostwo, wiecie, można było wyłączyć, to bym się zastanawiał. No bo to jest chyba jeden z tych komputerów, które powinniśmy właśnie wyłączyć. Jeszcze raz patrzę sobie. Mission status. Master computer, właśnie. Nie jestem pewien, czy to nie jest przypadkiem to. Okej. Okay. Jakby co pójdzie, będziemy się zastanawiać, jak dotrzeć w odpowiednie miejsca. Za pomocą po prostu jakiegoś poradnika na internecie. Mówię, no, nigdy mi się nie udało tak naprawdę ukończyć Turoka w jakiejś takiej legalnej formie. To jest taka duża rzecz. Przekozacka, jeżeli chodzi o poziom trudności. Pięknie się wijesz. Okej, okay. Jesteśmy w zupełnie nowym obszarze. Tu też jest jakiś komputer. Też nie wiem, czy to są do końca... Czy to są do końca elementy, które my powinniśmy niszczyć, czy też... Można to... Nie, nic się z tym nie można zrobić. Po prostu jest ozdoba. O, oh, hello. Dobra, co? To sobie ustawimy może... Jezu, jak to jest szybkie, czy to widzicie? Nie, dobra. Skoro się zawiesił, to może go trochę pociśnie. Nie? Ale masakrycznie szybkie są. I bardzo dobrze zostawiam amunicję do strzel, do tej broni. Pięknie. Shredder. No, są te robaczki, kupające, skarabówki i dziękuję. I wiecie co zrobimy? Zapis! Ja się boję, że za chwilę znowu będą te wielkie działka z sufitu. A ich akturalnie bym nie chciał. Okej, mamy kolejną amunicję do plazmy, fantastycznie. To jest możliwość odblokowania następnego pola siłowego i pewnie znowu robaczki. Okej,
że nic bardziej irytującego niż małe velociraptorki, czyli te takie malutkie dinusie, już nie spotkamy na swojej drodze, ale widzę, że się ostro pomyliłem. Gdzie co, weźmiemy sobie miotacz ognia na nich w takim razie. Zdecydowanie najskuteczniejsza broń. No, nie granatnik. Pięknie. Trzeba mieć porządną ilość amunicji. I odblokowane wszystkie możliwe drogi. Więc tak, może zaczniemy staromodnie troszeczkę, moi drodzy. Można pójść na górę, można pójść też chyba tędy. Ja to mogę coś zrobić, czy... Generalnie jednej rzeczy w ogóle nie zdobyłem, wiecie. To jest tak zwany Warblade. Czyli broń, która była takim specjalnym ulepszeniem do ręki, właśnie takim nożem. Bardzo fajna. Tam coś jest? Wiesz co, nie wiem, czy to jest coś do odblokowania. Na razie pójdziemy sobie tędy na górę. No dziękuję bardzo, że spadłem. Doceniam. I sobie zrobimy save'a. Nioch. Może już na trochę innym slocie. Generalnie ten poziom jest monotonny, cały czas się poruszamy dokładnie po takich samych korytarzach. Piękny headshot. Powiedz, że zostawiłeś mi jakąś amunicję fajną. Nic z tych rzeczy, co? Amunicja, dobrze. Ale... I moi drodzy, zmienimy tutaj na biotacz ognia. Tak, będziemy palić to ścierwo. Naprawdę, to było wredne. Ustawienie idealnie za plecami drogę. O, hello, zobaczcie. No to... Wiecie co, skorzystam, bo to są checkpointy. Odnowimy amunicję dzięki temu i zrobimy zapis. Greetings, Turok. How may I assist you? Ale nie zapis, tylko z życia. Daj mi zdrowie. I Quick Warp? Nie. Nie będziemy robić Quick Warpa. Chcemy dalej się tutaj znajdować. Coś tu się już zespawnowało, widzę, słyszę. Wow. Czasem ten miotacz działa genialnie, ale czasem mam wiele do życzenia. Używając go, zmieniamy na obrót. Czy pierwszy nasz taki prawdziwy karabin maszynowy. Tu mamy granaty, świetnie. Granatów w ogóle jeszcze też rzadko używam. Wszystkie te broni są mniej więcej, można by to nazwać skutecznymi. Wejdźmy do kolejnego poziomu w takim razie. Ja nie mam zielonego pojęcia, gdzie są te elementy, które my powinniśmy... Dobrze, dziękuję. Które my powinniśmy de facto, wiecie, no, rozbrajać. O, tam jest amunicja, świetnie. Można by zejść. Zrobimy sobie tutaj tutaj save'a teraz. Chyba tak, gdyby było za dziwne, śmieszne działka. Nie skoczyłem specjalnie na dół jeszcze, bo nie wiem, czy to jest dobra droga. Słuchajcie, tam jest chyba wyrzutnia rakiet. Oj, będzie się działo za chwilę? Dobra, tu mamy jakieś generatory pola. Co robić? Też nie. I tam jest klucz. Będzie trzeba tu wrócić tak naprawdę. Muszę zapamiętać to miejsce. Zatem chyba jedyną drogą, którą w zasadzie moglibyśmy się udać, jest ta tutaj. Bo jest w ogóle jeszcze też jedna umiejętność, której nie użyliśmy. Jest taki medalion, dzięki którego będziemy mogli odnajdywać drogi ukryte. 50 punktów. Wow, fuck.
poważnie. No i całe moje extra health zostało właśnie zdjęte. Ktoś tam jeszcze do mnie strzelał. Dobrze, dziękuję. Jeszcze raz. Force field down. I to powinno nam umożliwić chyba dotarcie już do... hello, tu jest w ogóle wejście do Oblivionu. Tylko trzeba gdzieś znaleźć w takim razie przełącznik, który by aktywował te wrota. Bardzo, bardzo nidy to aktualnie. O, więcej troszeczkę zdrowia. Fantastycznie. I jedyną drogą, którą pozostaje pójść, jest chyba ta. Prawda, gro? Żadnych dziejek na górze, które mogłyby nam zrobić kuku. Z tych rzeczy, świetnie. To zrobimy save'a. Będę monotematyczny, ale akurat na tym poziomie zdecydowanie wolałbym save'ować. To nie jest też jakby taki najbardziej też futurystyczny level Turoka, bo jest jeszcze ten poziom, który jest związany ze statkiem tego Prime Gen. Głównego złego jakby. On jest znacznie bardziej nacechowany elektroniką. Powoli będą użyć go właściwie. Chyba Turok ma jakieś problemy w ogóle z trafianiem. Okej, przepraszam was na chwilkę. Okej, już jestem, przepraszam was, ale miałem telefon. No i nam się aktualnie skończyła taka muzyka. Wiecie, co może poszuka? Oh shit. Dobra. Mała panika była w pewnym momencie. Nie wiedziałem, w którą stronę. Jeszcze raz zobaczmy sobie tą drogę. Tu jest zejście. Mamy pełne życie, dzięki Bogu. I w takim razie tędy powinniśmy chyba teraz pójść. Nie, tędy wszystkie pozabijałem. To tędy. Boże, jak to wszystko wygląda tak samo na tym poziomie. A ten granatnik też, powiesz za chwilę. Dioch. Podoba mi się używanie tego granatnika. O, amunicja, świetnie. Jeszcze kilka razy tak poszukamy. Amunicji będzie zajebiście. Czy to jest to, co myślę? TFM layer. A, moi drodzy, to jest generalnie taka wyrzutnia min. Bardzo fajna broń. Mógłbyś go zabić. Dobra. Zmienia swoje nastawienie do tej broni, jest chujowa. Tu mamy klucz, moi drodzy. Świetnie. Level 6. Klucz do poziomu 6. Fantastycznie. Więc tak, tu już wszystko w takim razie załatwione. Wyłączyliśmy, moi drodzy, też odpowiednie pole energii. Więc prawdopodobnie... Oh, hello. Dobra, jeden granat. Ale ładnie poleciał. Widzenia. Jeszcze mam dwa granaty, które mogłem wykorzystać. Kolejny. I wejście do następnej sekcji poziomu. Dziwne. Wydawałoby się, że nie załatwiliśmy wszystkiego na tym poziomie jeszcze. Ale wiecie, może się mylę, prawda? Dla mnie to te wszystkie tutaj korytarze wyglądają dosłownie tak samo, dlatego nie przepadam za tym światem. No nie, zdecydowanie tutaj nie będzie jeszcze. Okej. Zobaczmy ten jeden granat. Zobaczymy, czy wykorzystam go dobrze. Jak myślicie, trafimy? Dobra, może. Umrzyj. Jeszcze jeden biegnie na pewno. Pięknie. Słyszę ich jeszcze. Doskonale. To jest full health, to może jeszcze zostawimy go sobie. No i teraz pytanie, czy... wiecie co? To jest fajne miejscówka, gdzie będzie chyba można wykorzystać broń snajperską. Dobra, tam nic nie widzę. Co weźmiemy ten full health? Może niezbyt mi to teraz pomoże. I z czym ja bym chciał tam sobie pójść na dół? Zmienimy na wybuchową amunicję. Pięknie.
Dobra. Załatwiony. Tam coś jest, na dole, jak widzicie. Tylko też chyba nawet możliwości nie ma, żeby tam zejść. I mamy granaty, fantastycznie. Dobra, przełączmy ten przycisk. Przekazuj. No nie, wiedziałem, że teraz mnie coś nie zacznie. Gdzie jest snajpera? Skąd on tam? Nie no. Pierwsze, nie ta snajperka, ja proszę. Wszystko mi się tu poknociło. Zdrowie tylko tracę. Jeszcze raz. Dobra. Oni w ogóle mają amunicję samonaprowadzającą, to jest nie fair. Bierzemy to. Tędy się jeszcze tu wejść nie da, oczywiście. No i elementy zręcznościowe, czyli to co najbardziej lubimy. Jesteśmy wystawieni na ostrzał i generalnie podatni. Matko Bosko, oczywiście to widzieli. Dobra, save all. Na tym slocie tym razem. Okej, okay, ten tutaj. Widzę was. Dobra, załatwiony. O, przy okazji życie. Świetnie, to się nam bardzo przyda. Może będą się znowu pojawiać. Bardzo ładnie. Mamy co do plazmy. Tam na dół moglibyśmy pójść. Jeszcze więcej się zdrowia. I czy tędy? Nie, tam na pewno nie doskoczę. Nie dam rady. Za daleko. Albo coś jeszcze się pojawi. Dobra, bierzemy. Tu tak samo. Coś czym się pojawi. Bierzemy amunicję do miotacza ognia. No to już tam dawaj. To już nie. Strzelby jak najbardziej. I jeszcze jeden. Granat, świetnie. Więc na chwilę tutaj posiedzimy. Jeszcze jeden. Jakby tak po jednym granacie mi się wszystko pojawiać. A przynajmniej mam pełne zdrowie. Z tego się cieszę. Kolejne te. Miny. Dobra. Nie będziemy aż tak, wiecie, nie będziemy takim zgredem totalnym. Game play. Okay. Dobra, załatwione, tylko ja się tych wszystkich działek tu boję bardzo. Nope, nie zamiał być. Ten kurde, ten mniejszy pokołek. To są różne wielkości chyba. Mamy wiertełko do łuba. Pamiętacie tą broń, co wam opowiadałem, że jest taka, która goni wroga z pomocą wiertła? No to właśnie tego rodzaju amunicja do tego jest. Wiecie co, tam jest nic, tu jest, widzę wejście, tam też. Spróbujmy, tu jest zamknięte, to nie. Spróbujmy w takim razie tędy. Tędy. Nigdzie mnie nie chce wpuścić, bro. Próbujemy zejść jeszcze tam na dół, może tam w takim razie trzeba pójść, ale tutaj widzę, że jest jakiś przedmiot potrzebny dla generalnie dalszej możliwości ekspansji. I tu pewnie coś odpalimy, tylko oczywiście za chwilę wysypiemy się tutaj cały milion przeciwników. Oczywiście. Dobra, ustawiamy to. Jeszcze coś tu będzie. Jeszcze będą panie. Patrz jakie cwaniaki. Dobra, po raz pierwszy widziałem, że ta broń się do czegoś przydała tak na poważnie. Okej. Okay. To co? Teraz robimy sobie zmianę na naszą obrotówkę. Bo wystrzeliłbym prawdopodobnie całą amunicję do obrotówki, więc to chyba nie było warte za bardzo takiego poświęcenia. Jestem ciekaw, czy da się teraz właśnie dostać wyżej, bo tak.
Tam w sumie to ja nie wiem, czy ja doskoczę. Spróbujmy jeszcze raz. Może teraz coś pootwierało, wiecie? Tak, pootwierało się. Doskonale. Więc co? Teraz zobaczmy, czy będzie w takim razie możliwość... Tutaj trzeba coś kliknąć. Ale jeszcze muszę zobaczyć wszystkie, wiecie... I nie zareagowały? Nie? Czysta rozwałka. Przyjemnie się w tą grę. Gra. Zresztą zastanawiałem się, czy nie kupić tego nowego do innej kraja, ale... Jakoś... Stwierdziłem, że to już nie moje klimaty. Ciężko mi było. I byłoby się pewnie odnaleźć. Tak, idziemy do tego pewnego pomieszczenia. I nie widzę żadnej formy pułapki. Otwórzmy to sobie i otwórzmy się cała horda. Bo na pewno jakiś problem z celowaniem, bo przeciwnicy są bliscy, którzy są blisko, wiecie? Co się teraz odpaliło? Prawdopodobnie... Hello? Prawdopodobnie tutaj się teraz coś odpaliło, prawda? Tak jest. Więc jeszcze sobie poczekamy na różnego rodzaju fanty, które moglibyśmy tutaj zebrać. I pójdziemy dalej. Save all. Game saved. Powoli powinien kończyć odcinek. Ale nadal ta gra jest bardzo silna. O, i mamy tą nową broń, o której wam mówiłem właśnie. Wiertło, które umożliwia trepanację czaszki. Tak, to jest właśnie tego rodzaju broń. Niezłe, nie? To jest samonaprowadzająca się broń. Z okazji. I ona tak goni wroga fajnie. Aż go nie złapie. Wow, mega brutalne. Ale trzeba przyznać, że cholernie skuteczne też przy okazji. Dobra, bierzemy obrotów jednak. I teraz tak, to możemy na dół zejść. Tu może, tu są jakieś drzwi. Spojrzymy je i przejście do kolejnego, moi drodzy, poziomu. Zatem nie. Jeszcze się cofniemy, ale z tym wiertłem to generalnie będzie fajna zabawa, jak wrócilibyśmy na przykład do pierwszego świata. Tam się okazuje, że przeciwnicy zaczęliby przed nami po prostu uciekać. O, piórko. Tylko żeby zdobyć piórko. Ja chyba tędy nie będę mógł nic zrobić, prawda, gro? To jakoś od góry by trzeba było przyjść. O! Interesujące. Nie, nawet nie doskoczymy, więc szanse na podciągnięcie się, powiedzmy, zostają wykluczone. Ale muszę zapamiętać, że mniej więcej na tym poziomie jest pióreczko. Do kolejnego talizmanu. Będzie niestety, ale kluczowy. Dobra. Tutaj w takim razie, moi drodzy, ja podziękuję wam za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Hej, pa, pa!